Dzień dobry wszystkim z tej strony, Eliane, witam was dziś w The Sims 3. Zmieniłam specjalnie do Simsów program do nagrywania, prawdopodobnie do Minecrafta też się przyda. I to nie jest action, nieważne jak to jest program, po prostu nim nagrywam. Simsy, żeby było wszystko tak jak powinno być, czyli jasność i tak dalej. No i tutaj czekają na mnie 20 prezentów, słuchajcie. No tak, nie nagrywałam od 2 chyba tygodni, dlatego że właśnie w tamtym tygodniu Action znowuż zrobił mnie psikusa i nagrywał strasznie ciemne materiały, więc było to bez sensu, aby to nagrywać, no więc postanowiłam z bardzo czasu na to, żeby nad tym posiedzieć, dlatego w tym tygodniu nagrywam innym programem, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, no i oczywiście, że damy radę tutaj to ogarnąć. Co zauważyłam? Słuchajcie, Booker ma urodziny za 3 dni, będzie dorosłym. Alicja ma za 17 dni, też będzie dorosłym. Lenka ma dzisiaj urodziny, dzisiaj jest piątek, więc akurat będzie impreza. No a Brian ma w sobotę, czyli jutro. Co zauważyłam jeszcze konkretnego? No to słuchajcie, nasz piesek niestety powoli nam się wykrusza. Jeżeli wiecie, jak go można odmłodzić, to powiedzcie mi, bo widzę, że po prostu się wykrusza nam psiaczek. No nie chciałabym za bardzo, no nie chciałabym po prostu za bardzo, aby nam się wykruszył. Z drugiej strony, no cóż, niestety taka kolej rzeczy jest i no tutaj w Simsach też jakby, no nie wiem jak temu zapobiec. Zauważam to jakieś małe niedociągnięcia, ale niestety tak sobie będzie. No i piesek nawet już taki jest, słuchajcie, wiecie, tak już je sobie tak, o, tak sobie siedzi już nad tą miską i tak sobie je. Dobra, my odbierzemy, znaczy ja teraz zbiorę te prezenty od was, za które wam bardzo dziękuję. Kayla, otrzymałaś ekskluzywny prezent, znowuż od Kylie, zobaczymy pierwszy od kogo dostaliśmy te prezenty. Kayla, o Jezu, Kayla, szalejesz, dziewczyno, szalejesz po prostu. Wszystkie prezenty są od Kylie. Wszystkie prezenty są od Kylie, słuchajcie. Szaleje dziewczyna. Bardzo ci dziękujemy jako rodzina. Elin, masz najlepsze filmiki. Pozdrawiam rodzinkę. Dziękuję ci bardzo. Ja pozdrawiam również twoją rodzinkę. Elin i serduszko. Serduszko, pozdrawiam rodzinkę. Tu jeszcze jest od Pusia i Frania. Pozdrawiam. Od Izy jest. Znowu od Izy. Musisz przyssać się jeszcze bardziej. Jezu, Iza! Iza! Hakuna Matata i jak to mówią, raz na koniu, raz pod koniem. Boże, co za zboczuch z tej Izy. Pusia i Frania, dzięki i pozdrawiam. Dobra, słuchajcie. Zrobimy tak. Prezent dostanie Pusia i Frania, dostanie Iza. Dostanie Iza. No i chyba te dwie osoby dostaną. Pusia i Frania. No i trzy prezenty dostanie Kayla. Dobra, to lecimy od końca. Odbieramy od Pusi i Frani. Przyjmij. Tam! Dostaliśmy Simoleonów 400. Tak chcę się tobie odwdzięczyć. Tak tobie. O kurde, nie mogę nic innego wybrać, a to chcę zwykłe. Niespodzianka chcę. Dobra. Nie będę zapisała, wybaczcie, żeby mi się znowu nic nie zawiesiło. Dobra, znowu odpuścili Frani. To, o Jezus, kochany, chcieliśmy piciu, chcieliśmy batonik, chcieliśmy coś... Jezu. Syk. Dobra, karmelowy chrupek, 50 simoleonów, skrzynia Maru, firmy coś tam, nie wiem co to jest. No nie, na razie nie. Lecimy dalej, tu będzie Iza, Hakuna Matata, jak to mówią, i jak to mówią, raz na koniu, raz pod koniem. Przyjmujemy i Simoleonów 500, słuchajcie, mam już prawie 1000. Dobra, przyjmujemy dla Izy, co mamy dla Izy, niespodziankę. Dobra. Okej, okay. A gdzie reszta moich prezentów, hello? Dobra, od Izy. Muszę przystać się jeszcze bardziej. No nie wiem, słuchaj. Dostałam Simoleonów 400. To już jest 1400. Na razie się nie odwdzięczam.
Idziemy dalej. O, jakiś kwietnik. Nie kwietnik, Boże, co to jest? Jakiś kinkiet, chciałam powiedzieć. Dobra. Dziękuję bardzo, oczywiście buziam. Busia i Frania. To jest... O, szkicownik. Dziękuję bardzo. I teraz, słuchajcie, mamy dla Kali wszystkie prezenty. Ponieważ od Kali dostałam 18 prezentów, jeżeli dobrze patrzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. 21 prezentów dostałam od Kali, więc wow. Dobra, przyjmujemy. To jest... Co to jest? Co to jest? Co to jest? Te lody i stanie się co? Nieco lepszym przyjacielem jakiej osoby. Wow! Chcę ci się odwdzięczyć, chcę tak tobie i chcę luksusowy prezencior dla ciebie. Dobra. Tak, jestem pewna. Tak, jestem pewna. Dobra, idziemy dalej. I dostaliśmy oświecenie lub popiersie, sorry. Dobra, to pewnie sprzedamy. Na razie nie. Jeszcze raz. I jakiś eliksirek kolejny. Dziękuję bardzo. I łóżko! O, przyda się. Dobra, to sobie tak zrobimy, tak. Damy ci... Dobra, nie będzie tak. I damy ci tak, i damy tak, i damy tak. Ok? Dobra. I przejmujemy dalej. To też sprzedamy megafon. Idziemy dalej. Co to jest? Rzeźba naścienna. No proszę. Bardzo ładny. Dziękuję. Eliksirek. Tak, tobie damy ci prezent. A, dobra. Za te 19 prezentów, 21, sorry. Masz, proszę bardzo. Tak, jestem pewna. Tak, ok. Dobra. Idziemy dalej. Przyjmij. Lampeczka. Chyba już nie mogę ci dać prezentu. No właśnie. Dobra. Aha! Alien, kiedy Simsy? Już. I dostaliśmy półkę na książki. Bardzo ładnie. Następny prezent może wysłać za... Aha, 23 godziny. Dobra. Czyli codziennie, tak jak myślałam. Alien, jest możliwość dodania cię jeszcze na SSO? Czy masz full znajomych? Moja droga panno, powiem ci tak, bardzo dziękuję za kolejny prezent, no nie mogę ci odwdzięczyć. Powiem ci tak, można, o lampeczka, można wydać na SSO, bo właśnie mi się zwolniły znajome, więc celuj dywanik, bardzo ładnie przyda się. Chyba, mam nadzieję, że będę wiedzieć to położyć. Kolejny eliksir, więc celuj po prostu, jak tylko mnie spotkasz lub ten... Dostaliśmy tą taką tablicę, stacja badań naukowych, o i tablica, bardzo ładnie. To się przyda któremuś z moich dzieci na studia. Obrazek. Więc jeżeli mnie widzisz albo myślisz, że mogę być mi, się też się przyda, będzie mieli dziecko, to na pewno celuj, bo czasem się znajomi wykruszają, tak jak już to mówiłam, także trzeba patrzeć. I skrzyneczka, Maru kolejna, dziękuję bardzo. Bardzo, 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 bardzo przydatne prezenty. O, kwiatuszek. Niektóre prezenty oczywiście sprzedam, także zarobimy trochę dzięki wam. O, tu mamy sofa dwuosobowa. Prawda czy zap... Jezu. Dobra. I jeszcze jedno, pozdrawiam rodzinkę. My też cię bardzo gorąco pozdrawiamy. Proszę bardzo. Czyli mamy już około 2000 simoleonów. Proszę bardzo, 1850. Bardzo dziękujemy. Tu mam już 13 tysięcy, bardzo ładnie. No ja sobie zapiszę może grę przy okazji, żeby wszystko było ok. Pytanie tylko... W sumie, czyją rodzinkę mam pozdrowić, czy tą Simsową, czy tą moją, w realu, bo tego nie wiem, więc oto jest pytanie, ale podejrzewam, że Simsową, także, wiecie, no, pozdrawiam, tak. Zaraz będziemy balować na urodzinach, także wiecie. Czekamy tylko na zapis. A że Simsy to robią bardzo długo, no to trzeba poczekać. No i tak, właśnie piesek nam się wykrusza.
Fajnie byłoby mieć nowego pieska, z drugiej strony, no jednak. Jednak kurczę, no. Trochę mi go szkoda, nie? Wiecie o co chodzi. No ja taka jestem już. Więc sobie powiedzcie mi, wiecie, już ten pies jest wychowany, ma te sześć swoich cech, które umie, które znasz, tak powiem. I nie muszę tego psa chować, szkolić i tak dalej, więc fajnie byłoby, gdyby ten pies jakby, no jednak, wiecie, no, ale sobie żył, nie? To muszę poprawić, to jest coś tutaj niedociągnięte. To muszę poprawić. No i tak. Piesek już jest, o, starawy. Ale chcę sprzątnąć obiekt do połysku. Ja wiem, że chcesz to zrobić. Poprawić umiejętność właśnie, bo Booker za 3. Aha, bo on będzie dorosły, to jeszcze będziemy się rozmnażać, bo bałam się, że Booker będzie za chwilkę emerytem i nie mógłby się rozmnażać, chociaż ona ma teraz 9 poziom i będzie mogła zapisać się jako jockey, więc ja będę chciała ją zapisać oczywiście. I niech on po prostu rodzi to dziecko ostatnie, bo już mamy przecież dwójkę starszych dzieci, więc to ostatnie dziecko, wiecie, będzie dużo łatwiej, prawda? Pamiętacie, jak to było ciężko, jak gdzieś tam mi, wiecie, gdzieś tam mi się tutaj te dzieci dwójka urodziła i to była masakra, prawda? Dobra, pies śpi. Nie wiem, co żeś chciał, ale byłoby fajnie, gdybyś po prostu poszedł sobie spać. I najlepiej, gdybyś spał sobie w łóżeczku tutaj w ciepełku, a nie gdzieś na dworze. Tu możesz pospać? Śpi. Shih Tzu. Znaczy, jeżeli ten piesek się wysypie, no to po prostu adoptujemy jakiegoś piesełka. Bo chyba nie będzie żadnego takiego do kupienia, żeby kupić jakiegoś boksera czy mastiffa. Bull mastiff jest fajny jako też bokser. Bo jest bardzo podobny do boksera, tak naprawdę. Bardziej niż ten bokser simsowy. Także wiecie, kot się co ładnie załatwi. Kiciek. Fajna jest ta kuweta, bo nie trzeba też o to dbać ciągle. Fajne jest WC Kici, słuchajcie. WC Kici jest niezłe. Do nauki kota na ten, załatwienia się na klopa, że tak powiem, na kibelek. No, zacnie naprawdę. Czy co? Czekajcie, bo Booker nam już wstał. Czy Booker dzisiaj do pracy idzie? Tak, Booker do pracy idzie, dobrze. To czyli on już wstał, jest godzina... O Jezus, 3:45. Hopie! Hopie, przesadzasz, z Gemino się trochę. Do tej 5 chociaż. Jak nam dzieci dorosną, a Ala jeszcze nie będzie w ciąży, to się przejedziemy do jakiegoś Egiptu, myślę. To się przejedziemy do Egiptu na wakacje, potem Alicja będzie w ciąży. Urodzi to dziesiątko, no i po prostu już dalej będziemy tam ogarniać. Nie musisz tego robić już. Konie śpią, pies śpi, kot sobie śpi, no wreszcie wszyscy śpią. Aha, coś tu i ten. A, okej, okay, dobra. Pamiętam, że coś tam się takiego działo. Koń śpi, wszyscy śpią. To proszę mieć ten hydraulika out i już. No i tak właśnie musiałam zmienić program, żeby chociaż nagrywać. Nie wiem, czy jest lepszy, czy gorszy, po prostu no jest jaki jest i jakby no nie ma innego wyjścia. Trzeba to jakby ogarnąć w ten sposób. Dobra, Booker, wstawaj. Booker wstaje, bo jest do pracy, trzeba iść. Dobra. Dobra, to chodź, Booker, się tutaj ładnie ogarniesz. Użyj ręce, umyj zęby, popraw wygląd. Coś sobie zjesz, jest resztki gofry. No ja mam ochotę ostatnio na gofry bardzo. Słuchajcie, gofry. Gofry, słuchajcie, mam ochotę zrobić z gniecionymi truskawkami. O, Alicja ma prezenty.
gniecionymi truskawkami, cukrem i bitą śmietaną. Znaczy wiecie, te truskawki, żeby były trochę słodkie, nie? Bo nie wszystkie są takie słodziutkie. Mam taką ochotę, żeby to zrobić. O Jezus, naprawdę, taką ochotę mam, żeby takiego fryz sobie skonstruować. No i pewnie skonstruuję, tylko dzisiaj akurat na obie mam chwilę na coś innego, więc jakby... Ale guferki, sezonowe jedzonko, pycha. Sezonowe jedzonko, pycha. Dobra. No to tutaj mamy godzinę 5:42. Alicja zaraz będzie szła do koni, bo musi tutaj nam ogarnąć koniki. No i będzie jeździć, tak? No bo musimy to w końcu wbić ten poziom, żeby poszło się zarejestrować. Chyba w poniedziałki właśnie ma też jakby konia do reprodukcji do oddania. Więc też tego konia odda do tej reprodukcji. Dobra, ale wstajesz ty czy nie wstajesz? Chyba nie wstajesz. To dzieciaczki sobie wstaną. Nie zmieniałam im stroju, słuchajcie. Nie zmieniałam im stroju, nie zmieniałam im niczego. Tak naprawdę, bo nie miałam do czasu zupełnie w tym tygodniu. Nawet nie miałam czasu na to, żeby w domu normalnie ogarnąć. Także nic nie jest zmienione. Pościeluszko. Zmienisz sobie strój. Na co dzień. W sumie może być to. To mi się podoba. Że dzisiaj mam urodziny, to wiadomo. Będzie tak ładnie trochę ubrana. Użyj, umyj ręce. Umyj zęby. I weźmiesz sobie, pójdziesz. Ja ich tak szybko ogarnę. Pójdziesz sobie zjeść resztki gofry. I teraz mały. Pościel łóżko. Akurat mam ma na tyle fajny ten pokój, że nie muszę jakoś dużo tego zmieniać, co tego koale zmienię, jakieś klocki i tak dalej, nie? No mama ma trochę gorzej. W sumie dziewczyna, tak wiecie, dziewczyna może mieć taki pokój, nie ma to żadnego problemu większego też. Tylko takie pokoje im porobiłam, żeby nie było jakieś mega dziecięce, a z drugiej strony... A, pójdziesz też z krótkim rękawem. A z drugiej strony, żeby też nie zmieniać tego ciągle. Użyj mi ręce, umyj zęby szybko i już na dół. Jeść. I resztki gofry. Ale wstała nie, ale jeszcze śpi. No dobra, niech sobie śpi, bo ona chyba późno wróciła. Nie pamiętam. Bukesz właśnie zjadł. Bukesz posprząta. Bukesz posprząta, mamy jesień. Bukesz napełni miskę. Bukasz nakarmi żółwia. A tu już Anna posprząta za chwilę. Napełni jedzeniem. Nakarmi Co czytaj? Nie czytaj. Nakarm. Nakarmi Bukar jedzeniem też papugę. No i pójdzie do pracy, nie? To jest dla mnie dzisiaj urodziny. Dziś rozpoczniemy to po swojej wielkiej podróży. Przez życie może warto kupić i tort urodzinowy już nic. Owszem. Autobus szkolny przyjdzie za godzinę, samochód dowożący przyjdzie za godzinę. Albo Booker, o tyle, Booker jakoś pracuje późno chyba. Później teraz niż zwykle pracuje. No tak, o 9:00. Ja zawsze myślałam, że od tej 8:00. Płaty ręcznik tu mamy, zobaczcie. Nie pamiętałam o tym ręczniczku. Słodki. No, fajne. Nie pamiętałam o tym, że to zrobiłam. No ale cóż. Dobra, Booker, to wiesz co, jeszcze trochę wręczysz, ale i posprzątasz terrarium. I dzieci tak naprawdę. Posprzątasz terrarium. Tej burzy mogłoby już nie być, bo to naprawdę nie fajnie tutaj, nie fajnie. Co ten koń tutaj chce? Boże, czemu on ma jakąś śmierć przekreśloną? Bardzo śmierdzisz. Tu jest w ogóle bardzo wielki bałagan. No ale cóż. Czy tu w ogóle jest dach? Coś tam jest takie dziwne. O Jezus. No dach jest. Jakby było to, że ono mokre. Dziwne, dobra.
Boże, a czemu ty tutaj? On się wystraszył. Konie są bardzo zajedbane, więc Ala wstanie już teraz i zacznie się nimi zajmować. Idziecie szybko do jedzenia, bo już jest późno. Alicja, wstawaj. Alicja, wstawaj, ogarniesz się i do roboty. Użyj umyj zęby, popraw wygląd. Tak to jest, kurde. Dobra, Bukar, co ty możesz zrobić w sumie? Konie są częścią roboty Ali. Ty już masz za chwilę samochód. Co on tu by chciał? Kupić obiekt o nazwie Trampolina. No przydałoby się, zaprzyjaźnić się by chciał. Zobaczyć jak Brian staje się geniuszem. Łaaa! Dobrze wychowani i pilnie się uczący Simowie mają najlepsze cechy. No proszę. Czasem pojawiają się wśród nich geniusze. Twój Sim ma nadzieję, że jego dziecko stanie się geniuszem. No dobra, no coś możemy ten... Co? Co ja tutaj w ogóle dałam? Nie, żadnej szkoły z internetem. Tego też nie chcę. Z tym się by mogło zaprzyjaźnić. Z Bożejem. Co to jest? Sąsiad chyba. Prysznic w puszce. A to ma było jeszcze ze Francji. Trampolinę mogę mu kupić. Co oni jeszcze mają? Oni się ogarniają. Brian dobrze dorastał. Ona chce zobaczyć. Ale zobaczcie, oni chcą tylko... Briana, dlaczego Leny nie chcą? Nie rozumiem. Zgrabić stercem liści chcę. Pewnie zgrabisz. W ogóle mam dużo tych liści tutaj. Widzę, że mam nawet mało drzewek tutaj. W ogóle to w ogóle nie mamy drzewek, bez sensu. Kiepsko. Tu my tu drzewek nie posadzić? Muszę tu jakieś drzewka posadzić. Dobra, przyjechała limuza. I przyjechało do dzieci. No to do pracy, gagatku, do pracy. Co ty robisz? Znowu się zbagował, czy mi się tylko wydaje? Dzieci jedzą? Jedzą. Dopiero zaczynają w sumie. No, no dobra. Bardzo radę mam na to jeszcze godzinkę. Bukesz, no wiesz co. Ach. Zmień strój. Halo, halo, Simsy. Halo, halo. Dobra, zmienił strój. Okej, tak, zmienił strój, to musimy mu teraz dać iść do pracy. No, to był bardzo dobry pomysł to, żeby to zmieniać. Nawet nie wiedziałam, że to tak się będzie robić. Bo każdy dawno był w pracy, nie wiem, gdybyśmy tego nie zrobili. No, także bardzo dziękujemy. Alicja się ogarnia, dzieci jedzą. Powinno dzieciaczkom też dać parasolki, kurczę blady, bo trochę tak kiepsko. No dobra. Nie będzie związana kamienia. Ty też nie będziesz łapać żadnych obadów. No go, bo już jest późno. Ojej, bardzo późno już jest. Starczy ci tego jedzenia. Szybko. Szybko, bo nie zdążysz, no. Come on! A w ogóle mają lekcje zrobione? Nawet nie wiem. Mają! Alenka. Też mam zrobione. Dobrze. Biegnij, bo nie zdążysz, byś mu rowerem zachrzaniać. Z tamtym pierdziołkiem. Biegnij! Niby słońce świeci, ale deszcz pada, nie? Zależność. Biegnij! Szybko! Zdążył, już jest 9.02. Dobra, zdążył. Okej, Ala teraz. Co robi Ala? Ala sobie je. Jest sobie w bluzeczce pięknie, ładnie. W bluzeczce może, w bikini. Jest tam w kostiumie. W bieliźnie, sorry. Chciałam powiedzieć bieliźnie. No zabrakło mi słowa.
Bo sprząta szybko dom. Powiedzcie mi, jak odmłodzić psa. Czy ja mam go jakoś w kas odmładzać, czy jakoś inaczej? No nie wiem, bo w sumie... No nie, napiszcie mi, czy chcecie nowego psa, czy chcecie tego samego psa, nie wiem. Co uważacie za stosowne? To mi napiszcie. Już kurczęcy jest, nie mam, nie mam, dobra. Alicja poprzątała już. Tak, posprzątała już wszystko. Jest godzina już 9:50 właściwie, wow, bardzo późno. Alicja posprząta dom teraz, tak na szybciutko. Dawaj, żeby sprząta dom. Szybko, myki, belek. Też bym chciała mieć takiego speeda przy sprzątaniu, Jezu. Jakiś grad chyba pada. Jakieś grady chyba pada po prostu. Już poświęcałaś wszystko? Wszystko, moja droga panno, pani właściwie bardziej. No, to jest burdel. Przepraszam. Odetkaj, myślę, że odetkaj. No szybko, no niestety, znowu się nam przedłuży cała masa czasu na odetkiwanie kibla. Gdzie miało to być odetkane już dawno przez pana technika naprawczego, no ale cóż. Wiem, że jest brudno, widzę. Torototum. Wrócić do połasku, come on. Niech nas oczyści. No dobra. To jest czyste. To jest czyste. Tu zabrała ciuchy, tu mamy czysto. Tu mamy czysto. Blaty są chyba czyste, nie wiem. To może wynieść, blaty są chyba czyste. Kuchnia jest chyba czysta, już będę sprawdzić ręcznie, bo widzę, że nie bardzo i to idzie. Tutaj mamy to, a to jest czyste. To też czyste. Nie, się uwolni, baw się, no to trzeba też z tym papugą tutaj... papugą pobawić się troszkę. Aha, czyli nie ma już nic zrobione. Okej, czyli ona jest już wolna. Czyli ja z nią sobie zmienię strój. Na sportowy. A sportowy u niej zmieniałam, więc zaraz będzie coś nowego. Tylko niech nam się ładnie chyba wczyta. Tak, czekamy sobie pięknie, ładnie na wczytanie się stroju, tak bardzo. Tak bardzo i jej. I zajmiemy się końmi. Już jest 11, właściwie 12, no dobra. Dobra, co my tu mamy? Dobra, załóżmy ten zielony. No wio, ala, wio. No. Taki mam zielony stroik, taki zrobiłam. Mi się bardzo podoba osobiście. Taki podkolor. Dobra, i na tym właśnie stroju zielonym będziemy teraz jeździć, bo stwierdziłam, że przydałoby się. Dobra, Ala teraz weźmie tego konia. Opieka, czyść kopyta, opieka, szczotkuj. Może gdzieś ci koń wszedł. Dobra, teraz zobaczmy sobie jeszcze tylko tutaj. Woli kałuże znikają. A to sianko jest po prostu ich nadjedzone. Czy ja tu mogę was sprzątać? Nie, wstaw konia. A tutaj? Też nie, no dobrze. Muszę być jakieś liście, bo znaczy w sensie jakieś wiecie, no. Jakieś drzewko. No co, nie możesz wejść? Boże, kochany ty mój. Dobra. Chyba jeden dobry pomysł będzie po prostu trzymanie koni na innej działce, no. Opieka, czyść kopyta. Potem... Potem się przyda przejażdżkę.
No to fajnie. Tylko, że jeżeli przyjęcie jest dzisiaj, to kurczę, chciałabym, aby to było tak, żeby Lenka też tam mogła być i żeby to... Nie, no nie wiem. Nie wiem, nie wiem, to jest dziwne. O, proszę. Córeczka, chyba córeczka. Booker, przyjdź na moją imprezę, będzie super, podpisano Christy Polipelli. Piątek, czas 17:35. Przepraszam cię bardzo, ale ja tam nie mogę przyjechać, bo mam dzisiaj własną imprezę. Chyba, że... A dobra. Będziemy tam. Weźmiemy torta. Weźmiemy torta, słuchajcie. Mam nadzieję, że da radę. Dobra, teraz ty jeszcze. Ola, chodź tutaj i ładnie się konia ogarnie. Opieka, czyść kopyta. Opieka, szczotkuj. A czego ty się denerwujesz, że to niby coś śmierdzi? Koń już śmierdzi. Koń ładnie pachnie, loj. No. Potem Alicja dosiądzie. No, ale koń, gdzie ty na pielgrzymkę idziesz, co? Boż. Jakie żbagi. No cóż. No, bardzo ładnie, 2100. Właściwie 2120. Koń, kurde, naprawdę, Boże, to jest naprawdę, to jest wkurzające, no. Poczekajcie, sobie zasnął. Okej. No i dopiero, jak już on wraca do domu, to ona wychodzi z domu. Bez sensu. Dobra, Bukesz. Wyślij tej osobie SMS-a. Sieci społeczne, SMS-owanie. Wyślij przyjaznego SMS-a. Ale komu, to nie wiem. Cel, przyjdź na domowy mecz na stadion przed upływem czasu, aby... Spoko, jeszcze pójdziemy. Dobra, Błażej, Błażej, jesteś Błażej, dobra, wyślemy ci Błażej. Ale czy ty możesz kurt na tego konia wsiąść, czy jakoś nie bardzo? Ja normalnie denerwuję te Simsy. Pół godziny stała, po prostu, by się zastanawiać na tym, że... Ale jednych nie, jednak nie chcę wsiąść na konia. Ja! Dosiądź tego konia! Ten paku mały. Dobra, on sobie napoi tego konia. Się napoi na tym rowie, czy tam, czym to tam jest. Pi. Pies, chyba cię muszę opieprzyć też przy okazji. Wzmocnienie. Zgańca. Jest schludny, no to nie. To nie, to też nie. To w sumie tutaj... No cóż. Aha, to się op... Aha, obszczekał po to, żeby się potem uradować z tego. No dobrze. Koń pije, więc jeśli koń napije. Dobra, pójdź na moment, ale chciałabym zrobić urodziny, więc jakby... No... Bukesz, bawisz się z psem, ja muszę w Lence urodziny zrobić, więc zaraz będziemy musieli iść. Wyślepę. Wyślę przejażdżkę. Galopuj. Nie, galopuj.
No dobrze, muszę tą grupę najlepszą dostać. Dobra, telefon nie działa, no nieważne. Ceremonii w miejscu o nazwie szkoła i stadion. Aha, nagroda brak. No dobra, ale weźmiemy coś, nie wiem co zrobić, ale weźmiemy w tym udział. Poczekajcie, mi telefon skończy dzwonić. Niestety, ale to już tak muszę poczekać. Dobra, stało. Okej, niech on już się nie, tam nie pije. Lenka poszła po szkole do domu czyjegoś. My lecimy galopować, żeby się nauczyć jeździć. Booker. Aha, Booker chce dolać do tego. Dobra, Booker się wbierze na parcelę publiczną. A Booker ma to w plecaku, samochód. Dobra. Na zakupy. Bierzemy się na zakupy. Co tu mamy? Tanie książki, zakładka, spa. Nie. Supermarket. Supermarket, na pewno chcesz tam pójść. Tak, chcę tam pójść. Bo potrzebujemy tortu. Na Niuni. Właściwie kupię dwa torty. Jeden wstawię do lodówki. A drugi... No. Taka, żeby nie jeździć, wiecie, nie? Po czym musimy wrócić do domu. Mam nadzieję, że Alicja zdąży. Wyszkolić się na imprezkę. I pójść na imprezkę. No, zobaczymy, czy tak się da. Jak się nie, to się wkurzę, no bo chciałabym w sumie też by było fajnie, gdyby tam Lenka urodzinki spędziła, nie? No. Tort urodzinowy, tort weselny, nie, tort urodzinowy. Co może jeszcze kupić w sumie? Można byłoby w sumie fajerwerki je puścić, co? Nie ma jej po fajerwerku, zrobimy jakiś pokaz. Czy jak się da, nie wiem. No da się. Idziemy po fajerwerku i niech ją jej zrobią urodziny. Świeczka, kwiatki, nie wiem, czy kwiatki dać, nie wiem. To możemy też wziąć sobie na komary. Czy musimy coś wziąć z tego? Miód. Borówki. Borowiki, boże, przecież borówki. Chciałabym sobie borówki, borowiki zresztą też. Borowiki zresztą też, bazylia, cynamon. Można byłoby coś pohodować, co? Może ona by coś chciała pohodować. Czekajcie, może coś z ryby weźmiemy, szprotka są. Weźmy sobie złotą rybkę, puścimy ją tam do tego. Z gwiazdy. Murami całujące, pstrąg tęczowy, tuńczyk, łosoś, miecznik. Chomara chyba to nie mogę wpuścić niestety. Tofu, kiełbaski, ser, jajko, kotlet, stek. Chyba to mamy wszystko. To by może sprawdzić jeło. Pomidor, cytryna. Podwody, bakłażan, jabłka bym sobie może wzięła. Wodorosty, marchewki bym wzięła. Cebula, ziemniak, banan. Czekaj, czy banana da się zjeść. Też bym sobie wzięła. Limonka, rówka, dynia, arbuza bym wzięła. Miód. Słuchaj, wiecie co, wezmę te 4 miody. Niech się napiją też trochę, co tam. Wezmę sobie miętę pieprzową. Może zasieję. Papryka, czasem bazylię wezmę. Lawenda. Nie wiem, czy lawendę będę siała od ten. Chyba to musi być jakiś tam, wiecie, poziom. Upiorne chili. Moja ten rumianek. Moja kuzynka kiedyś z kuzynem najedli się papryczek, która mama hodowała w
siebie tam. U siebie w ogródku. Trochę zapłacimy za to wszystko, ale wiecie, bazylia, weźmy sobie dwie. Tutaj te fajerwerki to niech będą po jednym. Jabłka. Jabłka weźmiemy minimum 4. Choć długo bym tą jabłoń posiadł, wprowadzić tam u siebie właśnie na ogródku. Niech ona tam sobie posiedzi tą jabłoń w sumie. Bo czemu by niby nie mieć? Nie, miód 4 chcę wziąć. Mięta pieprzowa 2. To pojedynczo, pojedynczo. Może miałam nektarz 2. Można było mieć... Aha, torty też 2 w domu. Posiadł gdzieś te wszystkie rzeczy. Dobra. 1200. Nie tak tragicznie. Ale wiecie, gdybym nie miała pieniędzy, bo dzisiaj mieliśmy 15 tysięcy, prawie 16, to bym pewnie nie miała jak, nie? Tego kupić, więc... O, Lenka zrobiła lekcję. Oj, ten też, bardzo ładnie. Kogo ty, Lenko, jesteś, moja droga? Co my tu mamy? Rozumiem. Kogo ona jest? Bo ja nawet nie wiem, co to jest za dom w ogóle. Co to w ogóle jest? Mapa. To jest gdzieś niedaleko nas. Tutaj mamy, co my tu mamy za rodzinkę? Hobbs. Dobra. Czyli u sąsiadów w sumie jest, bo zobaczcie, to jest ulica dalej, nie? W sumie fajnie, mogłaby się zaprzyjaźnić z tą dziewczynką. Nie mogę tu nic zniknąć. No, ulica dalej to w sumie, dlaczego nie? Dobra. Tu mamy w domu tylko Briana i zwierzaczki, dobra. Okej, okay. No to dobra, to lecimy sobie do Lenki, niech ona sobie zrobi lekcję. A ona już zrobiła lekcję. Nie, dopiero zaczyna. Dopiero zaczyna robić lekcję. O, dziewczynka też fajnie ubrana w sumie. Rosia, ale słodkie. Rosie, bardzo fajnie. Nie, dziewczynki odrobią lekcję. Bardzo ładnie, zapamiętamy sobie to. Nie, dziękuję. Booker sobie był w tym, też zapamiętamy sobie to, bo chyba zapisuje się w albumie. Nie pamiętam tego. A mały idzie odrobia lekcję, pewnie u taty na fotelu. Nie, bo tam boż komputer jest. A na stole też, przy stole. Dobra. Booker jesteś w domu? No super, Booker, że jesteś w domu. Booker, ale jak jesteś w domu, to jest jasne, ciasne, ale Anielki, to weź na to auto. Odstawiaj tutaj pięknie, ładnie. No. A nie tutaj gdzieś w ekwipunku. Dobra, weźmy sobie teraz tak, uzupełnij. Mogę uzupełnić? Nie mogę. A mogę to tak wrzucić tutaj? Też nie mogę. Kiepska, bo szkoda. No dobra, no to weźmiemy do lodówki, wrzucimy. Do lodówki wrzucimy, jak jakaś ryba padnie, to ją tam z lodówki przetegujemy do reszty. Dobra, arbuzy, jabłuszka też do lodówki. To też do lodówki. Torty przede wszystkim do lodówki. Nie mogę torty do lodówki dać? No, nie wierzę, serio? O, w naszej lodówce jest bardzo dużo rzeczy, słuchajcie. Bardzo dużo rzeczy jest w lodówce. Co jest z tym tortem, że go nie mogę to dać? Co, za dużo w lodówce mam, czy co? Nie ogarniam. Banany. Marchewki. Czekajcie, to jest bardzo dużo, czy tutaj jest w naszej lodówce? Raczej biedni, to my tu nie jesteśmy. Dynie mamy, arbuzy. O Jezu, tu jest 7 arbuzów. Muszę to w końcu zacząć jeść. Podałoby. Dobra, ja sobie z tym zrobię porządek po nagraniu, bo nie ma sensu was tutaj zamęczać. O Jezu, nie ma chawek. Dobra, tak tylko chciałam to przerzucić. Czy mogę to wrzucić? Mogę, dziękuję. Ale tort powinien być w lodówce, no ale dobra. Najwyżej się zepsuje, trudno. Najwyżej się zepsuje. Mamy jajka, 8 jajek i te jajka sobie tu sprzedamy, bo niepotrzebne nam są zupełnie. Miodek też sobie tutaj wrzucimy do lodóweczki.
Dobra, no to chyba byłoby wszystko. Okej, to by było wszystko. Więc w tym momencie jest tutaj Alicja, też poprzedaję później. W tym momencie jeszcze Booker pójdzie ogarnąć kury, zanim Alicja wróci z tej jazdy konnej. Aha, zajmie się kurczakami. Dobra, zbieraj jaja, nakarm kurczaki, zbieraj jaja, nakarm kurczaki. Jak tam Ala stoi z tym, z tą jazdą? Alicja, Alicja, no nie mów mi, że ty się nie uczysz jeździć, no bo mi to zaraz coś tu szczeli, no. Nie, on ma się nie paść, ty masz jeździć. Cztery, bo każdy jaj. No come on. Galopuj. Ile ty masz tej jazdy? No niedużo, niby niedużo, a to jest tak dużo, że o Jezus, nie wbiję tego za winy. Bo już nie mam czasu, bo już jest godzina 16, no dobra, do 17 pozwolę jeździć, a później nie. Odbierz telefon, aha, no już się tutaj niecierpliwi, żeśmy nie przyjechali jeszcze. O! Zresztą to jajko przy okazji, myślałam, że jak krzyk zateczny, no dobra. To szybko tutaj to damy, szybko, szybko te jajka sprzedamy. Po co mi to? Nie wiem, ale spoko. Dobra, szybciutko te jajka bym chciała posprzedawać. Posprzedawać. 85. Oho. Dobra, on sobie tutaj rozstawuje. Dobra. O Jezu, jak jest piperina, które Booker otrzymał zaproszenie, zacznie się za 1 godzinę, 17:35. Dobrze. Alicja, 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 gdzie ty jesteś? Ile masz tych tutaj, tej całej jazdy konno? Bo nie wbiję tego dzisiaj, serio. Muszę uderzać, upadać się, już zetnę. Ahahaha. Gdyby wbiła, to byśmy na weekend pojechali. Zapisałabyś się jako jockey. Pojechalibyśmy na weekend, na 2 dni, powiedzmy, na wakacje. I słuchajcie, moglibyśmy już zacząć zajść w ciąży, no ale... Ale ona się tak z tym ociąga, że masakra. Jeszcze ma konia, który jeździ z koniem w burzę, więc tak całkiem zacnie. No niestety. Najwyżej podzielę to odcinek na 2 części. Tą zwykłą i tą imprezową po prostu. Bo nie mam tu czasu, gdzie mogę nagrywać. Boże, Boże, koń, proszę cię. Ty jeźdź normalnie, bo mnie zaczynasz denerwować. Wiesz, przejażdżka. Nie będę wziąć telefonu, nie teraz. Nie idź, galopuj. Ala się już nie uczy też, czy co? Czy mi się tylko wydaje? Boże, już nie widzę. Co za simsy? No, uczy się, dobra. Teraz się uczy, to jest okej. Lenka wróci do domu. Nie będę się bawić tutaj tym, bo wróci do domu. Booker. Pogawędka. Dobra. Jest 18 już, nie wierzę, dobra. Alicja wróci do domu. Dobra, Alicja wróci do domu. Nie będzie dobrze, jak pójdę na tę imprezę, a wątpię, bo już się zaczęła. A jeszcze Lenka ma urodziny. Więc w ogóle zacnie. No cóż, o trudno, no jutro jest sobota, więc wszyscy będą w domu, więc może wtedy Alicja jakoś tam da radę. Da radę po prostu ogarnąć się. Dobra. Zejdź z konia. Booker, Booker, gdzie ty jesteś? Booker zmieni strój na pewno.
wystarczy. Alicja też zmieni strój, już nie pójdzie w sportowym stroju do jasnej czasnej Anielki. Janka wróciła do domu, bardzo ładnie. Jezus Maria. Lenka? Lenka, możesz zejść na ziemię? Zejść na ziemię, proszę cię bardzo, dziecko moje drogie. Dobra, no nieważne. No, siodła konia. Zmieni strój. Co my tu mamy? Może być ten, chyba nie wiem, czy to jest jakaś taka kiecka, co to jest w ogóle, bo nie pamiętam zupełnie. Komando, przemoknięta jesteś. Dobra, może być ten, Booker. Słuchaj prośby, a co ty go prosisz? Chcę dobranoc. Dziecko drogie. No i chyba nie, nigdy nie zrobię tego. Nie, słuchajcie, idziemy na imprezę, no. Lenka musi mieć normalną tą, no. Zabawę. Rodziny. A siedział w przyjęciu. Nie chcę. Booker. Gdzie jest nasze przyjęcie, słuchajcie? Bo chcę wziąć udział w przyjęciu całą rodziną. Nie wiem, gdzie mam wziąć udział w przyjęciu. Czekajcie, bo nie wiem normalnie, gdzie to mogę wziąć. Lololololo. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie nie wiem to przyjęcie. Tutaj chyba. Jest impreza. Dobra. Aha. No to nice, nie? Jest pod domem. To kiepsko. No dobra, to może zrobimy trochę bez sensu. Nie umiem tak w sobie jakoś tego zrobić. Co, przyjęcie jej nie wyszło? Czy co? Zrobimy inaczej. Nie będę się tutaj chrzanić z tym wszystkim. Lenka, co ty robisz? Weź kąpiel. Aha. Lenia, ja wiem, że jesteś brudna. Urządzimy sobie przyjęcie. Nie będę się chrzanić, skoro tamto wyszło z domu. Przyjęcie domowe, przyjęcie urodzinowe na godzinę 21, tak późno. Strój swobodny, no trudno, będzie późno. A Luka Błażej, bo tego lubi mój ojciec. O, poczekajcie, kogo by to można prosić. Urządzimy przyjęcie. Tą sobie zaprosimy. Hops Rosie. Tą sobie zaprosimy. Chociaż nie wiem, czy to nie jest jakaś... A nie, to jest ta dawna miłość ojca. Singleton. Brata sobie zaprosimy. Vivia, Łukasz. Viviola. Te żony dorosły już bardzo. Możemy w sumie całą rodzinę Viv zaprosić, bo oni są blisko, nie? Telefon Patrycja, okej. Okay. Vivia, Łukasz. Viv. A gdzie jest... Jeszcze jeden na Viv. Nie ma Viv. Damian, widzę, że tutaj dorośli bardzo. Luka, Izer, Clips. Nie mam tu więcej do znajomych.
żeby zaprosić. W sumie miał Booker, dobry przyjaciel. No ale to nie jest jego przyjęcie, tylko przyjęcie córki, więc tutaj nie będziemy... Sima Booker. Dawny przyjaciel Sima Booker. Wszyscy Sima Booker, słuchajcie. Alicja Booker. Booker. Lena. Telefon Patrycja Sima Lena, okej. Okay. Booker, Sima Booker. Choć Brian w ogóle nie ma znajomych chyba. To jest masakra. Patrzcie tam, czekajcie. Booker, Alicja. O, Brian. Jakąś laskę ma. Możemy ją zaprosić w sumie. To nie ma Sima Lena. Booker. Nie będziemy dużo tych dzieci zapraszać, bo nie ma sensu, żeby tych dzieci zapraszać. Jakoś tam dużo. Sima Booker, Booker. Booker. No oni się nawet przyjaźnią. No nie, to nie, nie, to nie jest taki ten. Booker, nie wierzę, słuchajcie, nie wierzę. Klips, Malena. Dobra. Znaczy ją chyba w sumie lubi, ale to... Dobra, zaprośmy. Okej, okay, na 21. Ciekawe jestem, które dziecko przyjdzie. Dobra. Co to ma być? Zbierz wymagane obiekty i przynieś je nagrodę. Nie chcę. Dobra. Co? Nie skomentuję. Pasiał, włącz mnie stąd. No już, pasiał, włącz mnie stąd. Czemu nie mogę tego zrobić? What the fuck? Nie w tę stronę, dobra. No już się słyszałam, że nie mogę dalej niż poza dom. Dobra. Okej. Okay. Więc teraz tak. Teraz tak, moi drodzy. Booker zajmie się... Dobra, niech on sobie poczyta. Ala... Ala... Dobrze, Lenka. Lenka, co ty możesz tu przygotować? Nic nie możesz przygotować. Weź sobie prysznic przed tym, no. Prysznic. No, 21, słuchajcie, jest 19:30. Bądź przyjęcie... Gdzie? W piżamach. Nie, no kochanie, no to zobaczymy, no. Dać przysmak od połowi. Urządzić wspaniałe przyjęcie. To się okaże jeszcze niestety. 750. Przydać książkę na temat, dobra, to może z tego. Dać przysmak od połkoń i tam, no to nie, to nie. Dobra, Ala, co ty robisz? Ala, Alicja. Boga miał marchewki. Pies co robi? Szczeka, nie. Ala, wenoty tutaj, wenoty tutaj, Ala. Co robisz, driny? Niech oni sobie te driny może wypiją. Zobaczymy, jak nie wypiją, to nie będą pić. Wypij szybkie drinki. Przygotuj szybkie drinki. Dobra, przygotuję szybkie drinki. Umieszczę miskę z przekąskami. Umieść miskę z orzeszkami. Chipsy i słodycze. Mogą być słodycze. I co teraz, bo nie wiem. Zablokowali się, czy co? Dobra, dajmy sobie spokój. Booker pójdzie do domu. Booker pójdzie do domu. Słuchajcie, mogłoby się wszedć w sobie fontannę z czekoladą. Czekajcie, my tutaj zaraz coś pokminimy. Tak, żeby było ciekawie. Mam nadzieję, że się jakoś za bardzo nie zblokują. W sumie, wiecie co? To fontan mogą być tutaj gdzieś na środku. A co? Niech mają. I urodzinki tu będą miały, tu będzie miała Lenka.
Tylko gdzie ja tą fontannę znajdę? Hu, 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 hu. Gdzieś impreza będzie, ale gdzie? Gdzieś impreza, ale gdzie? Pojęcia nie mam. To co, ja im postawię świeży tort. Szanuj mnie to. Przecież mogę. Czyli długo i z luksu, z lukierem. Z lukrem, sorry, z lukierem. Co ja mówię? Z lukierem żyj długo. Fontanna. Gdzie jest fontanna? Co to jest fajnego? Piec opieka... Ojej. Ale fajne. Ale fajowskie. Nastrojowe. Bardzo nastrojowe. Do ogrodu. Super. Co to kosztuje? Co kupujemy? Co się będę? Ha! Nastrojowe to jest bardzo. Co on nawet dał tutaj? O. Wiecie, przy domku. Nastrojowo. Dobra. Ale nie po to tu przyszłam. Co to jest? Palenisko. To nie, 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 nie. Gdzie ja to znajdę, słuchajcie? Gdzie ja to znajdę? Ja potem nie znajdę. Chyba tego nie znajdę, tak żeby było tak fajnie, wiecie. Imprezowo. Kuchnie gdzieś? O, nie, nie, aha, Boże. Nie tutaj, tylko tutaj. Tu może fontanna czekoladowa, no to może to będzie. To będzie to. Dobra. Co jeszcze możemy ewentualnie kupić im? Nie wiem, czy ja to gdzieś zmieszczę. Ten głęboki tłuszcz. Tylko nie wiem, gdzie to było. Takie fajne to było. Robot kuchenny tu jest. Tak myślałam, że tego nigdzie nie zmieszczę. O nie, zmieściłam. Patrzcie. O, nice. Nice, nice, nice. Dobra. Dobra. To jakby teraz Booker napełni fontannę czekoladową. Biała czekolada, ciemna czekolada, czekoladowy miks, karmelowy i mleczna czekolada. Biała czekolada. Lenka, Lenka co robi? Lenka myśli o przyjęciu. To niech myśli o przyjęciu. Lenka napełni miskę. Ten się idzie kąpać. No dobrze, to idź kąpać. Booker napełnia czekoladę. Napełnia czekoladę. Ja w ogóle sam jest głodny. To co? Ale zrobimy im taki mały myk. A jak oni mają mi to zwleknąć, bo będzie im się chciało spać, to ja tak nie chcę. Ja chcę, żeby się bawili i żeby było fajnie. Dobra. Daruj sobie tą kąpiel. Bo nie chciałabym, żeby mi tu zwlekł ktoś. Więc Alicja pójdzie sobie się skorzystać. Brawo, mamy czekoladę. Uhu, o proszę. Mu się podoba. O, no to nawet sobie zjedzą. Bardzo ładnie. Dobra, tak nie robiliśmy. A to jest takie dobre. Boś! A Booker? Aha, tu jest Alicja. No bo Booker właśnie zjadł.
Dobra, czekam na przyjęcie. Ja myślę, że można byłoby już powolutku. Ha, Alicja też je, no proszę. A ja myślałam, że muszę się korzystać. Patrzcie, jaka zadowolona. No proszę, proszę. Proszę, proszę. Jaka Alicja zadowolona. Dobra, teraz proszę ogarnąć. Okej, no czekamy na tą tutaj rodzinkę, co będzie. Co robisz, Brianku? Brianek sobie coś myśli tutaj, kmini. Teraz tak, Brian ma niezbyt fajnie, bo jest przemoczony. Więc my go szybciutko tu może ogarniemy, w sensie przebierzemy mu strój. Jakikolwiek w sumie. Lenka też jest przemoczona? Nie, Lenka nie, ale Bukar jest na pewno przemoczony. Więc Bukarzowi też zmienimy strój. No jakikolwiek też w sumie. Lenka, co poszłaś zrobić? No możesz jeszcze dziać, ale to nie jest zbyt dobry pomysł. No dobra. Dobra, i Buker już nie jest przemoczony. Mały też nie jest przemoczony. Ale są to ciuszki brudne, więc trzeba je zgarnąć. Bo to trochę nie fajnie, nie? Gości zaprosiliśmy i taki bałagan. Także ciuszki sobie zgarniemy, no chociażby leżały tutaj. Alicja się ogarnia. Gdzie to 21? Kiedy ona będzie to 21? Już bym chciała, żeby była. Okej, okay. Pierwsi goście przyszli. Dobrze, czyli już mogę powitać wszystkich. Dobrze, bardzo fajnie. Dobrze, Lenka, chodź powitasz wszystkich. O, bardzo ładnie. Słuchaj pochwały, super. Teraz będziemy robić urodzinki, tylko niech wszyscy przyjdą. Brian. Brian, w żadną burzę nie będziesz pływał, ani mi się wasz. Chyba sobie śnisz. Proszę bardzo, można napełnić papugę. Przyjęcie gratulacyjne. Dobrze, proszę bardzo. Lena. No leć do taty, leć. Zar was also. Dobra. A czy mogę dać ci prezent? Specjalnie przyjaźń. Komplementuj los, opowiedz historię, plotku i pochwal, pogawędka. Poprosiłyśmy się śmieć i przyjęcie gratulacyjne. Więcej. Życzenia urodzinowe, super. A nie mogę dać prezentu. Życzenia urodzinowe. Larsy Moore. Nie mają zbyt dobrych kontaktów ze sobą. Dobra. Lenia, chodź tutaj. Wszyscy chodź tutaj. Dobra, jest mój tort. Chodź, podejść tutaj. Alicja, daj się luzu, no kurde. Podejść tutaj. Lenka, podejść tutaj. I Brian też podejdziesz tutaj. Czy wszyscy mogą tu wejść? Czy oni wszyscy są? Aha. Wszyscy są tutaj, nie wiem czemu. No dobra, czy ja mogę ich tak ładnie tutaj... mogę, dziękuję. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ktoś jeszcze chętny? Żeby go przenieść? Nie wiem, czy otworzyłam im drzwi w ogóle, wiecie? To jest najlepsze. O, come on. Zablokuj. Nie no, wszyscy są ten... Tu są zablokowane drzwi chyba, nie? Tutaj. O, nie są, aha. Określę, co będą przychodzić przez te drzwi. Zwierzęta. Tu zwierzaki wychodzić nie mogą. Zablokuj. Wszyscy mocno mówią, wszyscy ze mną. Nie, tu chciałabym... Aha, blokuj jest, dobra. I tu damy sobie zablokuj i zwierzaki, dobra. No idą, wszyscy idą. Lenka też idzie.
Dobra. No dajesz, dajesz. Przyjazne. I życzenia urodzinowe gdzie są? Obiecaj ochronę, los, opowiedz historię, graj, entuzjazmu się, daj, daj podarunek. Co ja mogę dać, słuchajcie, tej małej? Zdjęcie z kotkiem, hotel, żrawkę. No nie, no to jeszcze za wcześnie, no to za wcześnie jeszcze. No to nie, laptopa też nie, bo to ten, to też za wcześnie, to też nie. To też nie, to też nie, coś by trzeba było dać jej fajnego, tylko nie bardzo wiem co. Może półkę jej damy? Skrzypce? A nie, będą skrzypce. I jeszcze potem damy tak i przyjazne. O osobistościach, poproszę wyniesienie pogawędka, powiedz. To są życzenia urodzinowe, hello! Zaczęli bitwę, zachęć Simalę na pewne umiejętności. O psach, bla bla bla, rozmawiaj, rozmawiaj. No nie ma. Nie mogę to podać. Booker, 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 stój! Nie, a widziałem. Nie, jak słodko! Dobra. Ej, co ja zrobiłam? Nie chcę tego. Co się dzieje z tym koniem? Wszystko w porządku. Lenka, chodź tutaj. Zdmuchnij świeczki. Lena. Nie jeść mi tu niczego. Mały też nie będzie się tego jadł. No, a gdzie gości? Nie ma gości, nikogo nie ma. No dobra, przyjęcie jest, jest. Nie ma gości, nie są goście. A, jeszcze ten. Jednak musi już iść. Spadaj dopiero ten. O, uda, cudowny prezent, bardzo ładnie. Bardzo szybko się zwinęli, bo bardzo późna impreza. Jeszcze mało osób przyszło, bo tylko dwie. Dobra, nieważne. O nie, co się dzieje? Co się idzie? Widać, że przyjaciółka, można go liczyć. Nie wiem, już idzie, ale idzie, nie idzie. Dobrze. No zobaczymy, co z niej wyrośnie. Lena osiągnęła wiek nastolatka, nastoletni. Gniew i buzujące hormony sprawiają, że to trudny okres dla każdego Sima. Lena może teraz dołączyć do grona pracujących, podejmując pracę dorywczą, ale jej oceny nadal się są ważnym czynnikiem warunkującym przyszły sukces. Ze względu na jej sukcesy w szkole możesz wybrać cechę dla Sima, Simki Lena. Ona jest dobra, jest geniuszem i jest koniarzem. Dlaczego ma tylko tyle te cech? Powinna mieć 5 cech, ale dobra. Zróbmy z niej dobra, geniusz, koniarz. Zróbmy z niej artystkę. Simowie artyści mają różny talent do malowania, zwykle są też niezwykłymi pisarzami albo muzykami. Zróbmy z niej ten. Nie mogę więcej wybrać, no dobra. O, jaka z niej ładna dziewczynka? No, nawet. Normalnie jak mamusia wygląda, słuchajcie. Czekajcie. Patrzajcie, czysta mama. Czysta mama normalnie. Czysta mama. Zobaczcie. Tylko Ala ma trochę inne usta, a tak to słuchajcie, no podobne bardzo, fajnie. Ciekawe, czy Brian będzie czystym ojcem. Ale co poszłaś robić? Ale chciała co zrobić? Śpi? Nie, ona nie będzie spała. Dobra.
Puka Singleton właśnie zobaczył, jak Lana Planady wyrasta i staje się nastolatkiem. Nigdy nie zapomni uczucia trwogi, gdy zdał sobie sprawę, że właśnie zaczęły się te koronombne lata nastoletniego buntu. Spox. Dziękuję. Puka właśnie urządził przyjęcie urodzinowe. Nie. To ona urządziła, no dobra. Widzę, że każdy to będzie miał wspomnienie, no dobra. Spoko. Okej. Teraz ta się zbagowała, czym się wydaje. Świetna impreza, ale już nie mam sił na więcej zabawy. Cześć. Fajnie, że zostałaś na moją rodzinę. No. Zrobimy krótki zapis, słuchajcie. Nie wiem, ile nagrywam, ale na pewno długo. Dlatego zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak czy siak, słuchajcie, no ja teraz ich ogarnę. Dam prezent od taty, od brata. Złożę życzenia i po prostu ogarnę ich i pójdę nimi spać. Prawdopodobnie jeszcze może Lenkę zmienię jakieś jej stroje, fryzury, makijaż i tak dalej. No i zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy, co będzie jutro, czyli następnego tygodnia, chyba w następnym tygodniu, jeżeli ten odcinek nie trwa półtorej godziny. To zobaczymy, co będzie w następnym tygodniu, jak będą przebiegały urodziny Briana. Myślę, że możemy mu zrobić jakieś urodziny, no może nie na plaży, bo właśnie chciałabym zrobić im takie jakieś urodziny, wiecie, w plenerze, no ale jeżeli nie da rady, bo jest już jesień, dosyć późna jesień, no to jak mam mi to zrobić, dlatego zobaczymy, co mogę z tym zrobić. Ja tu ogarnę te Simsy i po prostu do was wrócę w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Taki dosyć długi odcinek lub dwa mniejsze zrobię, zobaczymy jeszcze. Że wam się podobało, komentujcie, udzielajcie się. Bardzo wam dziękuję za prezenty wszelkiego rodzaju. Tak, dziękuję za pozdrowienia i tak dalej, i tak dalej. No i trzymajcie się. Cześć. Narbat. Masumhu. Oglog, oglog. Zerkti Zhunka.